Witam bardzo serdecznie drugiego widza. Kolejny dzień i kolejny odcinek naszej serii, w której w 7 dni staramy się zrobić jak najdroższy skład, a tak naprawdę to najdroższy skład, jaki w ogóle da się w całej tej grze zrobić. Minął mi softbanik, zakupiłem za końsy, które zarobiłem, naprawdę sporo kart. Takich wiecie, 75, 76, 77, to tak do 81, 82 overalla, bo na licytacjach bardzo miękko wchodziły, żeby mieć po prostu co przepalać. A jakim cudem zarobiłem te końsy, to możecie sobie zobaczyć w odcinku poprzednim. A ja zapraszam do odcinka tego, oczywiście łapeczkę do góry zostawcie, jeżeli wam się spodoba. Sprawdzajcie linkacze w opisie, jest tam naprawdę fajny Instagram, bardzo go polecam. Jest również Discord, którego polecam. Jest TikTok, którego też polecam. Jakbym mógł nie polecić moich socjali, to by było głupie z mojej strony. Ale na TikToka ostatnio nic nie wrzucam. Zapowiadam, że wrócę, więc już nie będę zapowiadał, że wrócę. Jak coś na TikToku będzie, to możecie followować, to wtedy to zobaczycie. No i ogólnie to webup za 4 dni do FIFA 23 startuje. Jeżeli macie zamiar kupować FIFA pońcy albo kupować końsy, to mam dla was naprawdę bardzo spoko alternatywę, jaką jest nasza tajna grupka handlowa. Albo nawet jeżeli nie macie zamiaru kupować żadnych FIFA pońców ani żadnych końsów, to też taka tajna grupa handlowa wam się przyda. A co to za tajna grupa, o co chodzi? Właśnie w tym momencie wam przetłumaczę ja z przeszłości. Tajna grupa handlowa powraca. Zapytacie, co to za grupa i po co to komu, więc odpowiadam. Na tej grupie są konkretne karty, za ile je kupić, kiedy je sprzedać, jak zarobić końsy, konkretne sposoby, które zawsze działają. Coś nie coś w handlu potrafię, więc zapraszam serdecznie. Wstęp do grupy 25 ziko miesięcznie poprzez Patrona i żeby wam się to zwróciło, to w teorii musicie zarobić tylko 100 tysięcy monet, ale z tym nie ma problemu, bo patroni zarabiają znacznie więcej. Jeżeli nie wierzysz filmikom, to możesz wejść sobie na naszego Discorda, do którego link jest w opisie, tam patroni wygłosili swoją opinię. Czy to się opłaca, czy się nie opłaca, ile zarobili? No z mojej strony mogę powiedzieć, że naprawdę sporo zarobiłem końców w tej FIFA, co można zauważyć po filmikach na kanale. Link macie oczywiście w opisie, serdecznie zapraszam i przechodzimy do materiału. No a my lecimy dalej. Dzisiaj w planie jest tak, ukończyć na pewno tego Nazario 97, który jest najdroższą kartą w całej grze, więc jedno będziemy mieli zrobione. Zrobić parę ikon pików, bo jest bardzo dużo ikon w tych najdroższych kartach. No i co? Może jakiś shapeshifter piki, na pewno sporo tych rozbudów. Już tutaj dużo duplikatów zaczyna lecieć, ale to mogę quicksellować bez tego, bez żadnego przypału, bo tyle ich mogę teraz natrzaskać, przecież jest nielimitowane, że tego nie będzie mi szkoda. No i co? Shapeshifter piki, ikony i zobaczymy co dalej. A na razie otwórzmy kolejną paczuszkę. Mamy tutaj gracza do pominięcia, ale szybko nam załaduje kolejnych, no i nikt ciekawy. Ale zanim kolejne rozbudowy i kolejne te wszystkie ikony i tak dalej, to zrobiłem ważne mecze, bo jest za to paczka za 100 tysięcy wymienna i może zrobię sobie jeszcze te hybrydy ligowe oraz narodowe, bo na 100% dostaniemy z tego kolejne karty, a jak dostaniemy jakieś karty specjalne, na co jest bardzo spora szansa, bo te paczki nie są naprawdę złe, no to będzie można je sprzedać albo squicksellować, no i zbierać kaskę na jakieś kolejne karty, których będzie nam brakować, jeżeli ich nie trafimy do tego składu, nie? No a zanim otworzę że tamte, to jeszcze jedną rozbudowę trzasnę, żeby te przepalić dwa duplikaty, żeby się już nie marnowały, niech będzie. Z wymiennej paczki Totsik, tylko pytanie jaki? No Bellingham 96, ale on chyba i tak będzie warty w okolicach Quixelu, ale to nie jest zła karta, nie jest to zły traf, jak na wymienną paczkę. A jak będą się nam trafiały takie duplikaty, to po prostu będę sobie wystawiał je na sprzedaż. Czemu nie? Zawsze dodatkowa kaska, nie trzeba będzie później z nimi kombinować. Kolejny walkout z wymiennej paczki, paczka po paczce i to Firmino jest i spoko, bo te karty, te urodzinowe, to one chyba pod 18 tysięcy podchodzą. No i przyszedł czas na paczuszkę za stuwencję i pytanie, czy będzie tutaj Toc, będzie tutaj Toc, jaki to jest Toc? Pawełek Dybala, okej, nie najgorzej, ale wiadomo, może być więcej kart specjalnych, jest jedna... Tutaj mamy drugą. Oj, to bardzo mało, myślałem szczerze, że lepiej z tego dropnie, ale nie ma źle. W ogóle to bardzo śmieszne jest to, że zwykły Dybala 87 jest tańszy od jego karty Team of the Season 96, tylko ze względu na to, że go nie ma w paczkach. No ale okej, a ja na szybko spróbuję te hybrydy narodowe i ligowe zrobić. Jak zrobię, to wam pokażę, nie będę was tym zanudzał. Hybrydy narodowe zrobiłem. Ligowych mi się nie chce, bo tam więcej kombinacji alpejskich potrzeba. No ale paczki są i tak nie najgorsze, więc jak coś z nich wypadnie, to wam pokażę. I mamy Totsika. Fajnie, z Francji. No szkurde, teraz to już się serio troszeczkę podpaliłem na Mbappe, bo jakby Mbappe wymiennego dostać, to naprawdę byłoby bardzo spoko, ale poza tym ziutem to nikogo innego nie ma ciekawego.
Ostatnia paczka za hybrydy narodowe jest Shapeshifter ze Szkocji. No, nadzieje na Ronaldo były, jak się Shapeshifter pokazał, ale tak szybko jak flaga Szkocji wyskoczyła, tak szybko nadzieja zniknęła. O, ej. To najpierw tutaj się Tierney pokazał, a Gnabry później? Pierwszy Shapeshifter wyskoczył, pierwsze widzę. Zawsze najpierw te, tocy wyskakują, no ale dobra, dwie karty, trzy karty specjalne z hybryd ligowych, znaczy z hybryd narodowych, sorry, to nie jest ani trochę zły wynik. No a my wracamy do rutyny 85 razy 10. Wiecie co widzowie się dzieje w tym momencie, teraz przepalam sobie na niego o skład 99, no na niego z innymi, ale akurat na nim mi wyskoczył, że go gdzieś miałem, no i w tym momencie dostajemy Ronaldo Nazario Icon Moments 97, czyli najdroższą kartę według Footbina w całej grze. Już ją mamy, jest naprawdę bardzo piękna, na rynku kosztuje 3700 w tym momencie. No nie jest to dużo, ale no mamy. Mamy najdroższą i jedziemy dalej z tematem. Salaha sobie jeszcze dzisiaj skończymy i parę ikon zrobimy. O, widzowie, trafiłem coś. Ribery 98. No, niestety na tym koncie zupełnie nam się nie przyda w inny sposób niż do przepalenia, ale warto zaznaczyć, że jest to chyba trzecia albo czwarta karta 98 trafiona na jakieś ponad 100 otworzonych rozbudów. Także no. O, widzowie, Shapeshifter Delict, pokażę wam, bo z wymiennej paczki, ale sami zobaczcie jakiej, jakiejś takiej miernej, więc spoko. Ale ciekawa paczka, same karty TOTS w rozbudowie, 10x85. No tego to jeszcze nie widziałem, ale jeszcze Vinicius tutaj w dodatku. Tylko, że no on nie kosztuje za dużo i nam się nie przyda nigdzie indziej niż do przepałki. Karim Benzema po raz chyba drugi trafia na to konto z paczki i po raz drugi zostanie przepalony, ale no niech coś leci, niech coś będzie do pokazywania, bo jak lecą same 8 piątki, sorry, 9 piątki, 9 szóstki, no to nie ma co pokazywać, a takiego Benzema jak najbardziej można do odcineczka wrzucić. Icon Pika mamy, widzowie, i spójrzmy, czy będzie tutaj karta przydatna nam w jakikolwiek sposób. No Garincha to mi się nie wydaje, że nam się do najdroższego składu przyda, ale weźmiemy, bo chyba z tamtych wszystkich graczy on jest najdroższy. No, 600 tysięcy, nie sądzę, żeby ten Rooney kosztował więcej. Jakiś Shapeshifter z paczki wymiennej oczywiście, Sané, 96. O, proszę bardzo, no to na listę. Druga karta specjalna z rzędu, wymienna, no i też warta Quixel, też dyszka wpadnie. I kolejny wymienny totsik Francuz, ale to znowu nie jest Mbappe, no ale może być. Otwieram paczkę i okno jednocześnie, bo tak jest tu gorąco, że aż się, widzowie, spociłem. Widziałem jakiegoś Francuza, ale od razu pominąłem, bo czułem, że to nie będzie Mbappe i to Mbappe nie był. Widziałem jeszcze tam Wernera 96, który przyda się tylko i wyłącznie do przepalenia. Z kolejnej paczki również Francuz, również pominąłem, bo również wiedziałem, że to nie będzie Mbappe. No i nie jest to nikt ciekawy, w tej paczce również nikogo ciekawego żeśmy nie uświadczyli. Ogólnie, widzowie, to gdzieś tak za godzinę będziemy kończyć. A jakim cudem za godzinę, jak odcinek nie trwa godzinę? A no powiem wam w sumie o co chodzi, bo mamy chwilkę, to wam wyjaśnię. Jak będzie dwie godzinki na OBS-ie, teraz jest godzina 01, to skończę nagrywać i to ładnie potnę, zmontuję, żebyście mieli wszystko pięknie w maksymalnie, myślę, 20 minut zamknięte, bo jest godzina 21:22, a muszę to zmontować jeszcze dzisiaj. O, Lao 97, to spoko. Muszę to zmontować jeszcze dzisiaj, bo jutro muszę wcześniej wstać i nie będę miał wtedy za bardzo czasu, więc dlatego tak, ale myślę, że jeszcze dużo kontentu zrobimy. Na pewno jeszcze jedna ikona. Shapeshifter Pick miał być, więc będzie na pewno. Salaha dokończymy, może zaczniemy Mendiego, bo w sumie tak popatrzyłem teraz po tym Footbinie i oni na ławeczkę na 100% wejdą, może nawet do podstawowego któryś z nich wejść, jeżeli chodzi oczywiście o ten najdroższy skład, a za Mendiego, tak jak za Salaha, paczki nie są najgorsze. Za 50, za 35 też się przydadzą te karty. Też coś wymiennego, specjalnego na pewno wpadnie. No, a ja wracam, widzowie, do klejenia paczuszek. I jeszcze tak na szybko powiem, jakbyście, widzowie, się zastanawiali, jakim cudem raz kasa z konta znika, raz przybywa, to czasem dokupuję sobie po prostu na licytacjach karty, żeby ich nie brakowało, nie? Wchodzę, licytuję, biorę do klubu i powtórki sprzedaję, albo powtórki z paczek sprzedaję i wystawiam. I właśnie stąd bierze się kaska na koncie, jeżeli są jakieś wzrosty końcowe, że tak to nazwę. Silvery też wystawiam nisko ocenione, brązy też wystawiam. No i tutaj mamy te złote, nie? Te duplikaty, co mam z paczek i te duplikaty, co mam z licytacji. Tak na szybko, woli wyjaśnienia.
wymienna karta specjalna, zawsze jest na plus, bo dostaniemy za nią przynajmniej dyszkę. Ogólnie to wszystkie, jak wiecie, już wysyłam na listę, ale teraz zróbmy sobie może tak, że no już jak widzicie trochę ich na liście mam, ale zróbmy tak, że będziemy je wysyłali na listę i sprzedamy je dopiero wtedy, jak już zupełnie będzie nam brakowało monet, albo cała lista się zapełni, bo raczej monet to nie powinno braknąć. Kolejny raz Vinicius trafiony, tylko facjata mu gdzieś zniknęła, nie wiem gdzie ją wcięła, akurat otwierałem sobie paczkę, bo byłem w kuchni, ale poszedłem do kuchni z padem, otworzyłem, wracam, patrzcie co się dzieje, Vinicius bez facjaty. Coś jeszcze ciekawego? Nie, ale same specjalne, nie ma źle. Ogólnie to niektórzy z was mogą się zastanawiać, po co to mówię, że byłem w kuchni, jak tego nawet nie było widać, bo nie ma kamerki. Często w ogóle mówię niektórzy z was, nie wiem dlaczego. W każdym razie, kamerka będzie jak się przeprowadzę, przeprowadzam się za 11 dni, czyli za 10 odkąd widzicie ten film, będę musiał tam wszystko poogarniać i tak dalej, więc od października myślę, że lecimy z kamerką. O, Rashford 9.7, to wysoki do przepalenia, ale od października lecimy z kamerką i mam nadzieję, że tutaj moja facjata nie zepsuje za bardzo tych filmów. Ale nieważne, otwierajmy dalej, tutaj mamy Berardiego, ale może poza Berardim w końcu jakiś dobry shapeshifter. No nie. Cristiano Ronaldo, żartowałem, Leo 97, no i może poza tym Leo w końcu będzie ten, nie będzie, nic nie mówiłem. Wymienna karta Team of the Season oznacza kolejne pieniądze do Kabony 89 Grimardo. I Roussillon w gratisie, ale on ma Quixel 1000 końców, więc jego sobie zabiorę do przepalenia po prostu. O, Di Natale, 97. Szkoda, że jesteś, ziomeczku, już nic nie warty, ale okej, okay, no chodź, przepalę cię. Kolejna ikona, widzowie, i pytanie, czy tutaj znajdziemy kartę przydatną? No, Carlos Alberto, o ile ty kosztujesz? Na prawą obro... Nie ma na rynku? Moment, bo ja tutaj chciałem ten najdroższy skład zrobić z formacją na czterech obrońców, ale nie wiem jaki jest najdroższy prawy obrońca, dajcie sprawdzić. No, niestety Cafu jest droższy, bo kosztuje on 300 tysięcy więcej. Footbin pokazuje, że ten Carlos Alberto 600 tysięcy kosztuje. Na widełki ma do 750 tysięcy, więc niestety również nie tym razem. Ale na pocieszenie po tej ikonce mamy ukończonego Mohameda Salaha w całości. 99, ogólnie to jego cena tak między 1 100 000 a 1 200 000 jako karty za SBC się plasuje. No i będzie przynajmniej na ławkę, a może do pierwszego, zobaczymy jak to wyjdzie. Ale może w Shapeshifter Piku nam się bardziej poszczęści. Co powiecie na jakiegoś Cordobę? No ja wiem co powiecie, Lipa Fest. Wymienny Depay 91, no okej. Okay. Nie, sorry, 92. Tyle paczek, widzowie, otworzyłem już na tym koncie. Ja głupi myślałem, że na naszym poprzednim koncie, gdzie robiliśmy najwyżej oceniony możliwy skład, myślałem, że trafię Ronaldo otwierając paczki w jeden dzień. Ale no przeliczyłem się i teraz widzę jak to jest. Ciężko go trafić po prostu, no ciężko jest, ale mamy jeszcze sporo czasu, my się nie poddamy tak łatwo. A teraz co? Nie wiem, czy kleić Mendiego, czy jeszcze jakąś ikonę dla kontentu. Jeszcze ikonę dla kontentu. Mendiego się zrobi na dniach. Wymienna karta, Food Fantasy, ulepszona. Co najważniejsze, że ulepszona. Kamavinga 91. Nie, no nie jest to nic dobrego. Znaczy, no niby spoko, ale i tak jest warty 1000 Quixelu ma, więc nawet go nie sprzedam jakoś, bo po minimalnej nie schodzi, a Quixelować nie będę, bo to się kompletnie nie pyli. Mbappé? Otóż nie, nigdy to nie jest on. No to proszę bardzo, ikonka dla kontentu. Do 3 razy sztuka dzisiaj. No i sztuka się nie udała. Przejdźmy, widzowie, w tym momencie do podsumowania. No i powiem wam tak. Udało nam się w jeden dzień, no powiedzmy w jeden dzień z kawałkiem, to może wyjdzie jeden dzień i kilka tam godzin, albo kilkanaście, ale nadal to nie są pełne dwa dni, więc no. Udało nam się pozyskać karty o łącznej wartości 7 600 000 końców. No wiadomo, są też jeszcze takie karty pod przepałkę tutaj, jak na przykład Hazard, Hochland, Aubameyang i tak dalej, ale no
ich do tego składu nie wrzucałem, bo po prostu to nie ma sensu. Same karty warte powyżej 100 tysięcy tu wrzuciłem. No i nie prezentuje się to widzowie najgorzej. Mimo, że ten Salah pozyskany jest dzięki SBC, mimo, że ten Nazario nie został trafiony w Icon Piku, tylko został trafiony, został odblokowany dzięki SBC, to i tak wydaje mi się, że 7 milionów 600 tysięcy końców wartości tych kart to jest sporo, bo pamiętajmy też, że no nie wystarczy sobie po prostu wejść w SBC i zrobić Nazario, tylko też trzeba troszkę tych paczek nagrindować, więc nie umniejszajmy temu Nazario tylko dlatego, że jest za SBC. No i widzowie, cóż mogę powiedzieć, to chyba na tyle w tym materiale, jeszcze jedną paczuszkę mam w sklepie, tą za zrobienie ikony ostatniej składowej, więc sobie ją otworzymy i się z wami widzowie pożegnam. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam was serdecznie, jeżeli materiał się spodobał, nie zapomnijcie łapce w górę, a jeżeli uważacie, że ten kanał zasługuje na subskrypcję, to ją zostawcie. Jeszcze taktycznie przypomnę o naszej grupce handlowej, więcej informacji gdzieś na początku odcinka i linki w opisie. Pozdro jeszcze raz i hejka!